Kiedy pierwszy raz zagrałem w Koci Sen i przeczytałem instrukcję, bo uwagę zwróciło to, że jest jeszcze tutaj świat mroczniejszy. I tak sobie postanowiłem, że będzie światem mroczniejszym świat Fallouta. Także zaczniemy grać. Generator twojej postaci. Mamy do wyboru atletę, szefa kuchni, farmera, pracownika fizycznego, bliźniaka. No, będziemy w tym świecie atletą. Jestem atletą, chcę. Znaleźć przyjaciela. Kumpla, z którym od pewnego czasu gram sesję w gry online. Tak naprawdę potrzebuję jeszcze trochę szczegółów. Tęsknię za przyjaciółmi. Właśnie tym moim kolegą, z którym grywamy w gry fabularne i nasz wolny czas polega na nieustających rozmowach o naszych pasjach. Skoro jestem atletą, to prawdziwy ze mnie mięśniak. Gnę żelazne pręty w dłoniach, jak gdyby były zrobione z papieru. Mam na imię, no ale nie będziemy wybierać, bo nazwiemy się Tom Stone. Określiliśmy długość podróży na 3, 4, 5, 6, 7, 8. Początek przygody. Był jesienny wieczór, a ja robiłem ostatnią serię na przyrządach do ćwiczeń w parku. Kiedy przeszedł obok mnie, kremowy, kremowy, ale dwukolorowy, rzuć kostką, żeby poznać drugi kolor. Dwukolorowy. Kremowo szary kot. Podczas pierwszej rozgrywki użyję, a przy kolejnej dla urozmaicenia. Kremowo-szary kot. Kiedy inni patrzą, jest nieruchomą, wypchaną zabawką. No dobrze. Przemknął obok mnie ten kremowo-szary kot, mrużąc oczy i machając ogonem. Na chwilę przystanął. A kiedy za nim pospiesznie ruszyłem, ruszył i on. Poprowadził mnie alejkami starego miasta, pomiędzy wąskimi uliczkami wyłożonymi kocimi łbami,
i w pewnym momencie zniknął za rogiem starej kamienicy. Kiedy podążyłem za nim, ujrzałem rzucamy na drzwi. Metalowe drzwi z zębatką na środku, które wydawały się do mnie przemawiać. I wzywały mnie głosem przyjaciela, którego chciałem odnaleźć. Otworzyłem je wolno i wszedłem. Po drugiej stronie kot prowadzi się do świata nękanego wojną. Chociaż jest mroczniejszy niż w podróży podstawowej, wciąż nie jest to rozgrywka zaawansowana, w której postać może zginąć. Pozwoli ci natomiast stworzyć poważniejszą albo bardziej introspektywną opowieść o wojnie. Aha. Po drugiej stronie czeka mnie zrujnowane małe miasteczko, gdzie zmęczeni walką żołnierze liżą rany. Rozejrzałem się po tym miejscu. Palisadę tego niewielkiego miasteczka stanowiły wraki samochodów. Widziałem leje po bombach. Czułem smród palonego mięsa, a także na języku metaliczny posmak krwi. I słyszałem ludzkie zawodzenie. Tutaj cierpieli ludzie. Podjechał do mnie automat unoszący się na silnikach rakietowych. W jednym z odnóży trzymał piłę tarczową. Witam, kolego! Przemówił zgrzytliwym, robocim głosem. Jestem pan Wyrwiflak. Czy nie jest pan ranny? Nie. Nie jestem, panie Wyrwiflaku. Odpowiedziałem, ale ciągle patrzyłem się na rannych żołnierzy. Teraz rzucam kostkę. To dobrze. Mam dla ciebie zadanie. Musisz przekazać wiadomość pewnemu człowiekowi z cienistych piasków. Mam ją spisaną na kartce. Gdzieś jednym z tych odnóży sięga w głąb swojego torsu i wyjmuje niewielki zwitek papieru. Człowiek nazywa się Radesz. Nie marudź, spiesz się. No, wziąłem kartkę i oszołomiony, rozglądając się dalej, ruszyłem pomiędzy budynkami, żeby jak najszybciej opuścić to miejsce. No dobra, i już tutaj przechodzimy do
Po kilometrze, kiedy opuściłem tę zrujnowaną miejscówkę, usłyszałem nad... No właśnie, nad... Nad lewą ręką świst kuli. Cholera, ktoś do mnie strzela. Czy uda się schować za tą skałą? Wyzwanie siły. Można jedną odkryć. Jak jest w polu siła, możemy dodać dwie karty, czyli tak naprawdę mamy dwie, a karo zawsze oznacza nic, czyli nam się udało. Nie strzelajcie! Nie jestem zagrożeniem! No i chwilowo ostrzał ucichł. Żołnierze przestali do mnie strzelać. Dziewięć. Jak brzmi hasło? Usłyszałem od strony żołnierzy. Powiedz hasło, inaczej nie przejrzesz. Nie przejdziesz. Spojrzałem na swojego kota zabawkę, którego sobie wcześniej przytroczyłem do pasa, ale jak jest pomiędzy ludźmi, no to on jest, udaje tylko zabawkę. Skurczybyk. Patrzę się na niego, no ale no niestety nie chcę nic powiedzieć. Jakie hasło, jakie hasło? Wojna, wojna nigdy się nie zmienia. A? Zobaczymy, czy to jest to hasło. Oho! I teraz jeszcze mamy możliwość zamienić. A, tu jest jeden, bo nie rezonuje. Dobra, udaje się. Wojna, wojna się nigdy nie zmienia. To dobre hasło. Dobrze, słyszę. Możesz przechodzić dalej. No tak jak myślałem, muszę przejść obok tych strzelających do mnie żołnierzy. Siedzą w zrujnowanym budynku stacji benzynowej. Widzę, że wcale nie spuścili ze mnie celowników swoich broni. Kim jesteś? Co tu robisz? Słyszę. No, chyba lepiej nie kłamać. Mam misję. Idę do Aradesza z Cienistych Piasków przekazać mu informacje, a także szukam przyjaciela. Ale nie ma on na imię Richard, pyta jeden z żołnierzy. Richard, myślę sobie. Nie, 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 ma na imię Jan. Nadzieja 5, oj, oj, oj. A kurczę. Uwaga. Nadzieja to już żeśmy... A. Udało się zdać, bo nadzieja, serduszka ze sobą rezonują, tak zwane kiery. Nadzieja była 5, my mamy 9, zdaliśmy. Chyba nam uwierzyli, opuścili broń. Dobra, przejdź spokojnie i kieruj się na północ. Uważaj na siebie. Mm-hmm.
Kiedy tylko opuściliśmy posterunek, mój kot znowu stał się żywy. Wyskoczył sam z zapaska. Próbuję go wypytać, o co tym wszystkim chodzi, kocie. Ale on chyba potrafił dawać tylko zabawkę i nie ma zdolności mowy, bo nic mi nie chce powiedzieć. Po 2 godzinach marszu docieram do obozu kolejnego niewielkiego zrujnowanego miasta. Mój kot przestał być znowu żywy, więc go włożyłem za pasek spodni. Są tu rozstawione namioty. Słychać jęki i zapach spirytusu. To chyba jakiś prowizoryczny szpital. Jestem atletą, nie mam umiejętności. No ale może jakoś uda mi się pomóc. Kiedy pojawiały się figury, to zdaję test automatycznie i to oznacza też, że pojawia się w historii jakiś przyjaciel. Z namiotu wychodzi młoda lekarka w białym, lecz w zakrwawionym kitlu. Rozejrzała się po okolicy i machnęła do mnie ręką. Chodź, 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 przydasz się, mówi do mnie. Przytrzymaj go mocno. Wchodzę do namiotu, na jednym z łóżek siedzi wygięty facet. Jego twarz jest jedną wielką maską bólu. Przytrzymaj go mocno, muszę nastawić mu bark. No i widzę, jak ta niby delikatna kobieta podchodzi do faceta. Ja go przytrzymuję. A ona cyk i precyzyjnie nastawia mu kończynę. Pyknęła, aż się człowiekowi niedobrze zrobiło. Ale wydaje się, że człowiek poczuł ulgę. Kiedy wycofywałem się z namiotu, potknąłem się o ciężką metalową skrzynię i... Skręciłem sobie kostkę. Ból jest no dosyć mocny. Ale chyba większe jest poczucie wstydu. Lekarka spojrzała na mnie. No, 4. I za chwilę nastawiła mi skręconą kostkę i owinęła moją nogę jakimiś starymi szmatami. Słońce chyliło się ku zachodowi. Ruszyłem dalej, ale jeszcze nie wyszedłem z tego miasteczka, kiedy usłyszałem głos. Tu może znajdować się apteka lub jedzenie. Pomóżcie nam, człowieku. Spojrzałem się, rozejrzałem dookoła. Rzeczywiście zobaczyłem kilkoro ludzi stojących na gruzowisku. Pomóż nam, człowieku, nie stój. Silny widać jesteś. To może uratować wiele istnień. Podszedłem do zrujnowanego domu. Spojrzałem na drewniane, solidne drzwi. No, były zaklinowane. Poszarpałem trochę. Ale ja jestem przecież atletą. Wyzwanie nadziei, a tu jest jeden. Ach,
dwa, trzy, cztery razy pchnąłem i drzwi ustąpiły. Poświecili z nadramienia latarką w ciemność, no i rzeczywiście okazało się, że za tymi drzwiami był magazyn, w którym po kilku minutach ludzie zaczęli wynosić jakieś lekarstwa i konserwy z mięsem. Postałem tam jeszcze chwilę, pomagając przenosić co cięższe ładunki. Tam dalej są drzwi! Ktoś krzyknął. I za chwilę słyszę: ratunku! Tu jest niewypał! No. Wszedłem ostrożnie do środka. Wziąłem od jednego z tych ludzi latarkę. I chociaż nie mam przeszkolenia wojskowego, no jestem atletą, ale mam kategorię D. No ale jestem przecież graczem w gry fabularne, więc postanowiłem zobaczyć, co też tam czai się w tych ciemnościach. Poświeciłem latarkę i postanowiłem, że wyniosę to, sprawcę całego zamieszania, czyli granat. Wziąłem granat, zrobiłem minę człowieka, który wie, co robi. Zwłaszcza, że... No właśnie. Tu jeden. Tu jest trzy, a tu jest cztery. Granat nie okazał się być zabezpieczony tak, jak myślałem. Zobaczyłem, że jeszcze chwilę dojdzie do wybuchu, więc wyskoczyłem, uderzałem z barka jednego z ludzi i w ostatniej chwili wyrzuciłem granat, który wybuchł. Buch, wielki wybuch. No i chyba poraniłem tych ludzi, którzy, z którymi właśnie przepatrywałem ruiny tego domu. Sam też mam skaleczoną rękę. Gdzieś tutaj odłamek trafił mnie w głowę. Ach. Przetarłem brudną dłonią, zobaczyłem, że jest krew. No ale idziemy dalej. Och, sytuacja z drzwiami przy aptece, a później z granatem oraz to, że pewnie musiałem trochę przysiąść, bo mnie oszołomiło. No, zajęła pewnie sporo czasu. Bo to na, zobaczyłem, że od północy nadchodzi tłum ludzi. Ja też szedłem na północ. Po chwili dowiedziałem się, że są to uchodźcy z cienistych piasków. Czyli znowu postać. Znowu przyjaciel. A wśród nich, wśród tych ludzi, którzy idą
powłócząc nogami, są bardzo zmęczeni, wykończeni, znajduje się Aradesz, któremu przekazałem informację od robota. Aradesz podziękował mi za te informacje i słyszę za swoimi plecami wybuch radości. Odwracam się gwałtownie. Okazało się, że wśród tych uchodźców jest mój drogi przyjaciel, którego szukam, Ian. Przywitaliśmy się wylewnie. On zapytał się, czy nie jestem ranny, widząc moje rozcięcie na głowie. No powiedziałem, nie, słuchaj, jest wszystko w porządku. Spojrzałem na kota, którego miałem przytroczonego za paskiem, ale nadal był zabawką. Szczęśliwie odnalazłem przyjaciela. Wykonałem przy okazji misję powierzoną mi przez robota, którego spotkałem w pierwszej lokacji. No, że jest już ciemno, to postanowiliśmy rozbić obóz, przenocować, odpocząć i opowiedzieć sobie o tym, co żeśmy przeżyli. Tak jak w przypadku standardowych zasad, po dotarciu do finału możesz użyć tabeli, by ustalić. W mroczniejszej podróży możesz też wykorzystać poniższą tabelę, aby wygenerować ostatnią czynność zamykającą sen. Dobra, rzucimy kostkami. Ta pierwsza, ta druga. Zjedliśmy szczupłe zapasy. Grzaliśmy się przy ognisku. Położyliśmy się obok siebie i usnęliśmy. Połóż się i patrz w niebo. Podziękuj. Jest już ciemna noc, więc widzę gwiazdy. A Państwu dziękuję za wysłuchanie tej rozgrywki w tym świecie mrocznym, nękanym wojną.